Dobra, masz jeden padel, czyli stawiasz co 2 metry na przykład tracker, nie? Aha. Na 2 metry stawiasz co 4 metry. Koszt paneli tylko, znaczy zmniejszać koszt farmy o ilość trackerów, bo masz połowę mniej linii trackerowych. Dobrze, a powiedz, są takie konstrukcje na 2 panele. Tak. Dłuższe dajesz wąsy. Tak. To panel nie wisi w powietrzu, on okay. jest na czymś technologicznie, tak. Aha. prawda? I wtedy na środku masz pustkę. Tu niech sobie będzie co ja zakładam, że wszyscy na kanale Dobry Projekt znają Ciebie. Jeśli nie, to masz żyłka PV. To masz żyłka PV. Tam wbijajcie, słuchajcie, tam możecie pooglądać. Dwa klimatyzatory, pompa ciepła, powietrze, woda też przerobiona, nie? 3200 kWh razem z grzałką w łazience. Za ten sen. Cześć, słuchajcie, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem odnawialnych źródeł energii, propagowaniem różnego rodzaju rozwiązań, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze w teorii wszystko jest możliwe. A tutaj mamy Tomka. Cześć Tomek. Tak, tak. Tomek. Witam. Czy Ty pani uważasz? Nie chciała. A tutaj Panią mamy. Witamy. Już mamy. Gościnnie w naszym odcinku. Tak? Pani prezentuje trackera. Tak? To jest normalnie. Tomek, fenomen. Dobrze, niech pani ciebie przekona do tego, żeby. Żebyś mnie do trackerów przekonywać, weź przestań. Ten pan przekonuje nas, że jest super rozwiązanie. No ja to 7 lat kanałam o tym. Ale ludziom mówię, żeby nie robili trackerów ci, co nie mają o tym pojęcia i koszt. Na dzień dobry zawsze mówię, tracker jest drogi i nie dla wszystkich, prawda? Ale to jest inny tracker, bo to jest farmówka. Tak naprawdę. Też do rozwiązań domowych ten jest tracker, prawda? To jest fajna rzecz, bo możesz po horyzont to rozciągnąć. Ile może być maksymalna długość na jednym silniku? Maksymalnie do 98 metrów, w zależności od wymiaru. Aha, czyli natomiast tak. Nasze rozwiązanie jest raczej dedykowane na farmy wielkopowierzchniowe. Tak, no bo oczywiście. Co byś poprawił, Tomek? Co byś poprawił? On jest piękny. Znaczy nie. Na 2 moduły, zacienienie. To mi się nie podoba. Co się nie podoba? Nie podoba mi się montaż panela przez to, bo ja jestem taki, wiesz, jak już widzę, to chciałbym idealnie, prawda? Bo wiem, że są takie jednoosiówki, tylko normalnie, że masz, widzisz, chodzi o tą belkę, nie? Tak. I urządzenie, wszystko pod spodem generuje zacienienie bifacjala. A, bifacjala. Jeśli tracker, to oczywiście bifacjal, żaden inny panel. Aha. Popatrzcie, tutaj masz pod spodem już pustkę, podbite światło. Aha. Rzędy oddzielane, jakoś tak wiesz, mniej więcej. Ale chodzi o to, żeby dać dwa panele. Aha. Tu zostawiasz na środku pustkę, jeden tu, drugi tu i te panele są w powietrzu, nic ich nie zacienia. Tylko, wiesz? Że weź pod uwagę jedną rzecz, jak dasz duże panele, to masz duże zacienienie i mniej rzędów postawisz. Nie, prawda. Zawsze ci wyjdzie jedna moc z całości. Jak dasz do rządu, popatrz, dasz z jednym panelem, wiesz ile konstrukcji musisz więcej postawić, ile trackerów. Popatrz się kosztowo na to też. Okej, okay, no okay. Dobra, masz jeden panel, czyli stawiasz co 2 metry na przykład tracker, nie? Aha. Na 2 metry stawiasz co 4 metry. Koszt paneli tylko, znaczy zmniejszać się koszt farmy o ilość trackerów, bo masz połowę mniej linii trackerowych. Dobrze, a powiedz mi, nie zgodziłbyś się, że warto by było coś takiego przeliczyć pod względem rozstawu, zacienienia i tak dalej? Już liczą, nie bój się, jeśli ktoś robi farmę na trackerach, to ma tak to policzone. To myślisz, że co, że oni nie policzyli tego? Nie wiem, ja mam swoje zdanie. Okay. I tyle. Ja, okay. Widzę wszystko. Fajna konstrukcja, serwomotor, sterowanie astronomiczne i żyroskop. Co? Tu jest żyroskop. Tu nie ma krańcówek, to jest żyroskop. Okay. Wiesz, on wie w jakiej pozycji on jest i on wraca. No i wszystkie te inne bariery, bo tu musi być obsługowy system. To nie koło domu, że sobie wiesz, pójdziesz, uratujesz, nie? Mm-hmm. To stoi tam, dodatkowo konstrukcja amortyzowana jest. Proszę? Żeby falować, widzisz, że mam amortyzatory ma. Tak? Bo długość linii robi to, że wiatro robi robotę i robi cud z tym wszystkim. Okej, okay, czyli mówisz, że z ciekawych rzeczy, które ty zaobserwowałeś, tak? To jest kwestia założenia amortyzatora po to, żeby wyhamować te wszystkie szarpanie. Amortyzator jest po to, bo to jest długie. Okej. Okay. Popatrz sobie, jak mosty długie reagują na wiatr. Pierwsze w Stanach mosty, filmy są pokazane. Nie były robione z kratownicami, z przelotem, tylko okay. Pełne. Most się rozchuśtał na wietrze, rozleciał się. No tak, tyle. Się. On idzie w sinusoidę taką naprawdę. Aha, aha. I tu też wiatr
Wiatr nie jest niebezpieczny, który uderza, tylko który idzie od spodu. On się odbija od ziemi, on robi chaos i zaczyna cała konstrukcja falować. Okay. Musisz to stabilizować czymś. No tak, tak. Na długości to, no mówię, no to robi cud, nie? Aha, aha. Tak naprawdę. I ja bym tylko tutaj dołożył, bo są takie konstrukcje na dwa panele. Tak. Dłuższe dajesz wąsy. Tak. To panel nie wisi w powietrzu, on okay. jest na czymś technologicznie, tak. aha, aha. prawda? I wtedy na środku masz pustkę, tu niech sobie będzie co chce, a tu jest cały panel niezacieniony niczym, nie? A tu jest wrąbana taka belka chamska na środek, no sorry, no ja mówię co widzę. Okej, okay, okej. Okay. Także tu co jest do poprawienia? Aha. Dać szerszy rozstaw i tyle. Na aha. taki serwomotor, jeszcze on traktor uciągnie. Tak, wiesz co, powiem ci tak, ja podejrzewam, ja nie wiem, wiesz co, to pewnie trzeba by było tutaj zadać, jak gdyby tutaj pytanie. Zadawaliśmy pani pytanie i bardzo pani odpowiadała. Dlatego wiem, co mówię, mniej więcej. Ale ty wcześniej rozmawiałeś tutaj? Nie, tutaj teraz. Aha, teraz? Teraz na szybko. Jakby nie ty, to bym przegapił, tak naprawdę. Zeszedłbym stoisko, tylko youtubera zobaczyłem, myślę, o, przywitam się. Powiedz mi teraz tak, no ja myślę, że moim widzom tutaj kanału Dobry Projekt, nie trzeba ciebie przedstawiać, no to już nie jedna osoba ciebie zna. Skąd w ogóle u ciebie się wzięła ta pasja? A, w ogóle tak. Wtrącę dwa, trzy słowa, zanim zaczniesz mówić. Ja się zaczynam bać. Nie, nie, wiesz co? Powiem ci tak. Bardzo podobało mi się na twoim kanale, na twoich filmach temat związany z tym, że ty pięknie wyrażasz się o swojej żonie. Bo moja żona jest cudowna i kocha ją bardzo mocno. I jeszcze za wczorajszy, co było 8 marca, także żona moja kochana bardzo się kocha. Super. Rodzina jest najważniejsza. Okay. Pamiętajcie, to wszystko, pieniądze, to zginie. Aha. Ale ten złomca, jak ja to mówię, ten mój niż masz i w ogóle. Każdy mówi, masz nawalone pod domy i tyle, nie? To nie jest, dla mnie to jest inwestycja i to jest materiał. Kiedyś posprzątam, może wreszcie mi czasu wystarczy, nie? Także mi nie przeszkadza tak naprawdę, ale rodzina jest najważniejsza i to jest ważne. I ja to wszystko robię dla nich. Okej. Okay. Żeby mieli najwygodniej. Może moją żonę interesuje w domu tyle, nic jej nie obchodzi. Ma ciepło, ma wszystko działa automatycznie, nie? No, także no, co mogę więcej powiedzieć? Pytanie teraz jest, skąd się wzięła ta pasja? Opowiedz. Początek kanału. O! Pierwszy odcinek, pamiętasz pierwszy odcinek jak pamiętam, nagrywałeś? Mój niemy film. Niemy? Z pierwszego trackera, niemy film, nagrałem tylko jak się obraca. Aha. I mi się takie proste było, ja twarz pokazałem na YouTubie chyba po 4 latach w ogóle. Ja się tak tego bałem wszystkiego, że masakra, wiesz? Nagrywałem te filmy, wiesz, nie wiedziałem co powiedzieć, szybko nagrywałem, żeby widz widział, wiesz, żeby coś ten... Aha. No każdy jakoś zaczynał, nie? Ty jak zaczynałeś? Tak samo. Tak, tak. Nie ale... takie proste, nie jesteśmy Waldek. Medialny, Waldek, zanim założył kanał, to on 100 wesel nagrał. Oczywiście, ale tak naprawdę Waldek jak zaczął, to się komunikował ze mną i z paroma osobami. Okay. Bo on nie był w tym świecie. Tak. I dlaczego mieliśmy nie pomóc? Nie, no pewnie. A teraz Waldek pomaga nam, nie inaczej, nie pomaga. Waldek nas fajnie dokupy. Ja mu też za to dziękuję, na twoim kanale. Waldek pompa cię po. Ja mu dziękuję, że on nas wszystkich zbiął do kupy. Bo tak byśmy sobie siedzieli po tych kanalikach, byśmy sobie super sztyki tam opowiadali, nie, kto ma co lepsze, a teraz mogliśmy się spotkać. Aha. Naprawdę, no super, naprawdę. No, nie, no powiem ci tak, oczywiście jak najbardziej ja tutaj się przyłączam do życzeń, czyli tutaj tudzież do podziękowań dla Waldka. Oczywiście ja chciałbym też również gdzieś powiedzieć na temat, dwa, trzy słowa na temat Roberta Mazurka, bo można powiedzieć, że on był taką pierwszą osobą, ojcem chrzestnym jest kanału Dobry Projekt. On się u mnie pojawił w momencie, kiedy było tych subskrybentów tam może 100, 200, 300, dobra, może 1000 miałem. Ale ty walcz o subskrybentów. Ja nigdy nie poprosiłem o subskrypcję i o lajka. Ja zawsze mówię, jak ktoś będzie chciał, to poogląda. Ja to robię dla siebie, ja to i tak zrobię, ale chcę wam pokazać. To jest na tej zasadzie. Wszystko co pokazuję, to ja to robię. Czyli i tak to zrobię. To dlaczego mam nie pokazać tego? Okay. A może się komuś przyda, no i jednak się przydaje. Okej. Okay. Dobrze, teraz tak. Panie, skąd się wzięło? Tak, ale zanim powiesz skąd się wzięło, oszczędności. Jak najtaniej. No wierzą mnie, zrób to samo jak najtaniej i ze złomu. Ale to ja wiem co ty mówisz. No, czy ja się też najeździłem po złomach i tak dalej. Ja szukałem. Nie muszę jeździć. Tak? No na tyle tego wszystkiego. I wyobraź sobie, że jeszcze była tego typu sytuacja, że odnośnie tego proszenia się o subskrypcji i tak dalej. W całej historii kanału Dobry Projekt
ja nie chcę ci skłamać, ale ja może mam na jednej palce jednej ręki, gdzie ja mówię o te subskrypcji, o tym dobrze, może. Ale każdy, może ja nikogo nie neguję, to nie. O! No da się zrobić na dwa panele, no przecież pokazują na piśmie. Ale wiesz co? Czekaj, no przed chwilą był pokazany ten tracker na dwóch panelach. Teraz nie zauważyłem. Dobra, nieważne, no nie na jednym, jak to tylko na dwóch. A czy co, było, że na dwóch? No widziałeś? Tak, no jakby. No widzisz, no czyli coś mnie kłamił. Czyli wychodzi na to, że oni jednak takie rzeczy robią. Tak, co mam powiedzieć? No mówię jak jest wszystko. Ale słuchaj, bo ja słyszałem taką opinię, że jak są dwa panele, to jest większe zacienienie, że coś, że one muszą dalej coś stać i tak dalej. Nie wiem. Ale to jest że uzyskowo jest matematyka, nie? Ale ja ci mówię, no, jak masz jeden panel, musisz więcej trackerów postawić. Jaki jest największy koszt? Paneli czy trackera? Tak, natomiast ale paneli będzie miał tyle samo dalej. Ja słyszałem, argumenty były takie, że tak, że tracker, że konstrukcja zupełnie ma inne wymagania, mocniej zakrzepiona. Jak będzie, to będzie próbować. Dobra, jak będziesz widział, to powiedz, co nagramy. Tak? No to zwykle, no to też masz wiesz. Odległości, ale takich samych można zrobić, nie jest tak. Okej, ale tutaj widać, że są, ruchome. Nie, to są nieruchome. Zwykłe stoły. Okej. Zwykłe stoły. Ja słyszałem taki argument, że cała konstrukcja musi być mocno zakotwiona. No, to jest bardzo drogie. To nie jest, że to tak. No i widzisz, to lepiej dać mniej trackerów, a na podwójnych panelach. A czy wiesz, dalej, pojedynczy panel, 20 trackerów, podwójny 10 trackerów. A to gdzie możesz oszczędzać? Na podwójnych, na trackerach, na starcie. Znaczy ja powiem ci w ten sposób. Ja może trochę celowo, specjalnie, nie chcę ci mówić tak, nie, bo nie będzie to dyskusji. To nie mówimy o zacienieniu, bo zacienienie będzie. One dalej są tej samej wysokości. Dalej są. Rozszerzenie ich będzie, ale koszty startowe są mniejsze o połowę trackerów mniej. Po prostu. I lepsza wydajność przez to, że nie jest panel na tej belce, tylko jest wolny. Mhm. Czyli niwelujesz to zacienienie na ten panel. Dobrze, a powiedz mi, jak już mam ciebie pod ręką, to powiedz mi, czy twoim zdaniem, z twojego punktu widzenia, gdybyśmy ruszali się nie tylko w kwestii wschód-zachód, ale jeszcze w kwestii... No to są takie. Okej, wiem, ale... Wracają góra-dół, to kolejny uzysk. W tym roku, 2022, rekord głosiowego trackera to jest 1780 kWh z 1 kW. To norma jest 1200, zobacz. Jaka jest możliwość? Ale w jakiej szerokości geograficznej? To jest nad morze. Tracker. Średnia mamy 1500. Z 30 instalacji mamy dane, wiesz? 30 instalacji? Ja moją jedną osiówką mam na bifacjalu, pobiłem parę osiówek. Bo każdy ma albo zacienienia, albo innych rzeczy. To nie był challenge, tylko pokazanie możliwości cały czas. My pokazujemy możliwości, że można prostymi sposobami. To jest najprostszy sposób budowy, to jest skomplikowane. Ale dwa łożyska, siłownik od bramy, prościej się nie da. Bo konstrukcji i tak musicie mieć podpalenie. Okej, dobrze, czyli jeżeli ktoś robi to powiedzmy profesjonalnie, tak jak gdyby robi i tak dalej. To nie co robi. Dokładnie. To on wie wtedy, co robi. A my mówimy o amatorskich rozwiązaniach. Tak, nawet zmiana tego... konta ręcznie w roku. Już ci robotę zrobię. No tak, ale biorąc pod uwagę, że ty obserwując to tutaj i mówiąc jednocześnie, że mało do czego można się tutaj przyczepić, bo podejrzewam, że ty pewnie nie jednego... Bo to ktoś policzy. Tylko mówię, mają, bo było na filmie. Idzie film od nowa, ja to zaraz wyczaję. Dobra, okej, czekamy, zaraz zobaczymy. No dobrze, okej, czyli wychodzi. Dalej. No czyli wychodzi na to, że twoje przeczucie jak gdyby potwierdzałoby się tutaj. A wiesz może. Słuchaj, od 9 lat tym się zajmuję. Ja chcę zbudować tracker, nie miałem żadnych informacji. Zdjęć na dobra, internecie z praktyk, znaleźć, to mamy praktykę. Znaleźć zdjęcie trackera to nie problem, ale od tyłu znaleźć zdjęcie, jak on wygląda, to nie było łatwe. Bo mnie nie interesowały panele, tylko jak jest konstrukcyjnie zbudowany. Także mój pierwszy Solar Tracker to jest prowizorka robiona na czuja. Działa do dzisiaj. Miał być 2 kW, jest 3,8 kW. I do dzisiaj działa, a u mnie wieje. I nieraz po takich dobrych burzach, znaczy pierwszy rok powiem, jak był wiatr, to nie było spania. Nerwy w głowie siedziały. A teraz tylko wychodzę i patrzę, czy panele jeszcze są.
bo wiem, że konstrukcji nie ruszy, bo to jest pancerna konstrukcja, zalana betonem, przewymiarowane w ogóle we wszystkie strony, tylko czy wytrzymają panele, czy ich sklep nie powydziera. Po prostu i tyle. Przy tych mocnych wiatrach. Bo, ja widziałem u Ciebie, bo Ty masz odciągi pozakładane też, tak? Tak, ja mam, wiesz, ja przesadzam w każdą stronę z bezpieczeństwem, jak tylko mogę. A postawiłem sobie trakier. Ale starałem się go tak wyspawać i zrobić, żeby to... Żeby to działało? Znaczy to działa, tylko żeby to się nie rozleciało. No. O to chodzi właśnie. Okay, ale nie miałeś żadnego jakiegoś takiego przykrego przypadku, że coś tam się wydarzyło, coś tam... No klemmy mi się na jednym panelu popuściły. I nie wiem, jak długo były popuszczone. Aha. Przypadkiem to zauważyłem. Ale one się poluzowały tylko? Tak, i to trzy śruby się poluzowały na jednej klemie, no cztery, nie? Aha. Na co przymocowujesz. I nie odskoczył panel. Bo panel po czasie, jak już siądzie to wszystko, on tam już siedzi, bo jest tak przełożony w tej powierzchni, że z jednej strony go przytrzymasz, nie? Ani go nie podbija, ani nic. No było ten, a tak to no jakiś tam zwiertnik się spalił, silnik napędowy mi padł, bo silniki są z wycieraczek ze starych aut ze złomu, nie? Tym steruje system zrobiony przeze mnie, system zegarowy, nie? System chyba droższy jest za mój tracker tak naprawdę. Tylko czyli system to zrobione, tak? Wszystko śledzenie zegarowe, o, będą chyba. Obowe, znaczy tu są pojedyncze. O, to jest to co tutaj. I to jest to samo. Tak, tak wygląda to w rzeczywistości. Ale widziałem, że na podwójne były. Serwomotory takie, lubię takie. O, takie coś właśnie, belka, drąbana. No mi się nie podoba mi się. Nie podoba się. Nie podoba mi się to zacinienie tego panela. No i tyle. To zacinienie. No i koniec. Bo jest możliwość zrobić na dwóch. I będzie to sprawniejsze. A dalej ta sama moc będzie z całości, to by też musiał ktoś wyliczyć. Okay, tu okay. może chodzi o tą wagę, tą długość, inne rzeczy, więc tam ktoś to policzył, znaczy ja podejrzewam ode mnie. Ja nigdy nie liczę, tylko biorę i przykładam. Dwa razy grubsze jak ma być. Wiesz co, słuchaj, powiem Ci tak, wydaje mi się, że pewnie gdyby zapytać się kogoś, kto zakładał tą instalację i miał tak i tak, to on dokładnie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego to tak zrobił. Wszystkie warunki za duże pieniądze to są, żeby ktoś sobie tak leciał po prostu. To zaplanowane rok wcześniej albo i więcej. Wiesz, sam wiesz, ile w ogóle przyznanie pod farmę gruntu. To są lata. I nagle urzędnik przyjdzie, zrobi papierek. Nie będzie. No tak, aczkolwiek... Pieniądze poszły na wszystko. Tak, ale biorąc pod uwagę, że jednak farmy powstają, że ludzie to robią, to znaczy, że można. Powstają, bo muszą. Okej. Okay. No, bo wszyscy nas do tego zmuszają. Sam dobrze wie, jak jest. Bo nie wiedzą, jak tak. Jest polityka, jaka jest. Ja się nie wiem po politykę kompletnie, mnie to nie obchodzi. Bo jak ja mówię, że stołki są, tylko co się przesuwają na tych stołkach, jeden ze drugim. Tomek, pytanie do Ciebie. Tyle, po polityce. Jak ogrzewanie, korzystając z klimatyzatora? Dobrze, ciepło. Opowiedz, jak kwestia zużycia... Znaczy tak, mój dom dziurawy, dom 110 metrów użytkowe, 160 metrów całością, no to na kanale pokazuje, nie? Tak, a właśnie... Bo ja mam trzy pompy ciepłe. Ja zakładam, że wszyscy na kanale Dobry Projekt znają Ciebie, jeśli nie, Tomasz Żyłka. PV. Tomasz Żyłka PV. Tam wbijajcie, słuchajcie, tam możecie pooglądać. Dwa klimatyzatory, pompa ciepła, powietrze, woda też przerobiona, nie? 3200 kWh razem z grzałką w łazience. Za ten sezon. I jeszcze oddam do sieci z prosumenta, bo nie wykorzystałem. Już idę z nadwyżką, a już tak naprawdę... Ten miesiąc był słoneczny parę dni i więcej mam oddane, jak pobrane z sieci. A licznik mi tylko bilansuje, nie bilansuje, tylko pokazuje, co wchodzi, wychodzi, bo ja z Amelem też tam współpracę mało mam, także mam ich liczniki. To jeszcze dochodzi bilansowanie godzinowe, to jeszcze jestem do przodu. Także no, naprawdę super. Dlatego wysoko napięciowy bank energii stoi, nie robię, inne rzeczy stoją, nie robię, bo już nie muszę. Także troszeczkę trzeba teraz w drugą stronę też pójść. Nie ta gonitwa wieczna. A, okej. Okay. A trackera nie będzie, zginął na mity. Dobra, nieważne. No dobra, okej. Okay. Są takie. Dobra, ja już tutaj wierzę Tobie na słowo, że Ty to widziałeś. Okej. Okay. Ja przy takiej stałem. A, okej, okay. Wiesz co, bo ja... Z napędem gryzouliczy. Nie powiem, jaka firma, bo nie wiem, czy mogę, nie? Aha, nie, no można. Soltrack. Ale słuchaj, bo jesteśmy... Soltrack robi
Słuchaj, jesteśmy... Dla ludzi normalnych, że tak powiem. Jesteśmy na farmie, tylko dla nas. Jesteśmy na targach, w związku z tym możemy sobie wszystkim pogadać. Ale Soltrak robi właśnie takie liniowe na dwa panele i w dwóch osiach biernej albo stacjonarnej. I napęd hydrauliczny mają, u nich silniki nie dawały rady. Czyli to jest to, co ty tutaj widziałeś, tak? Nie. Nie. Tutaj widziałem, że oni robią na dwa. Bardzo ci dziękuję, Tomek, że zechciałeś jak gdyby tutaj zatrzymać się. Ja ludzie z ludźmi rozmawiać. Tak? Dobrze, bo u mnie narzekają cały czas, że ten mikrofon, że powinienem poprawić, ale spoko, poprawimy. Ty tak jak ja. Tak? Wyciągasz telefon, lecisz. Nie, no tak. Ja nie jestem studiem niczym. No i tyle, no co mam powiedzieć, no. Używam tych rzeczy, które są dostępne, a nie będę ze sobą całej walizy ciągnął, nie? No po co? Bo czasami jest tak, że mamy fajny materiał, fajne miejsce, możemy się zatrzymać, tak jak tutaj. A gdybyśmy potrzebowali do tego wszystkiego masę sprzętu, to byśmy nie zrobili tego materiału. Lubię z wózkiem, musiałby z tyłu jechać. Dokładnie. Słuchajcie, bardzo ci dziękuję, że zechciałeś. Ja dziękuję, że ja wreszcie ciebie mogę pokazać. Bardzo mi miło. Bo ty fajne rzeczy teraz robisz. Tak? Fajne rzeczy. Ja nie mam czasu na to całe podróżowanie i to wszystko, wiesz? Staram się. A to robi robotę, wiesz? To znaczy, już to staram się też widzom pokazać. O, właśnie. Możliwość. Natomiast też chciałbym odczarować. Jest, widzisz? Widziałeś go. Był. Wiesz co, natomiast do czego ja zmierzam? Patrz. O, mamy. Można, da się. Dobra. Jest z tyłu, z przodu, proszę. I tak to ma wyglądać. To się tobie podobało. Tak jest. Bo jest idealny. W tym momencie na jedną oś. Okej. Dobrze. Korzystając z okazji, jeżeli poruszyłeś temat związany z tym, że ja jeżdżę, przemieszczam się, czyli można powiedzieć, że nie tylko można mnie spotkać w lesie. Ja się właśnie zastanawiam, dlaczego ciebie jeszcze nie był. Ale to powiem, tak teraz podpucha jest, bo nie będzie miał wyjścia. No, ale naprawdę, będzie, że jesteś jednym z czołowych punktów na mapie Polski, w którym chcę się pojawić. Tomek. Powiem, będzie pogoda. Dobrze. Nie ma sensu deszczu, no jaki to ma sens? O, słoneczku, jak ja przyjadę, będzie na pewno pogoda. Tak jest, no. Już tłumaczę, o co chodzi, bo chciałbym też trochę odczarować ten temat taki związany z tym, że wszystkie osoby, ci, którzy tam, nie wiem, robią, nagrywają i tak dalej, że poza tym, co my robimy, typu siekiera, tam, nie wiem, miotła, jakieś tam spawanie, dubanie, robienie czegokolwiek, że poza tym przecież jest mnóstwo jeszcze różnych fajnych miejsc, ciekawych, wiesz, które warto pokazywać. I dzięki temu ja poczułem, może mając też taką możliwość, tak? Bo gdzieś tam dużo osób, powiedzmy, że nie wiem, udostępnia swoją przestrzeń, pozwala to nagrywać, dlatego chętnie jadę, pokazuję, tak. bo nikt nie jest, nie wiem, nikt nie ma idealnego rozwiązania, tak? I to, gdzie w jednym miejscu możemy uważać, że nie, że to jest bez sensu, to w innym miejscu to naprawdę jest bardzo przemyślane i dokładnie się wpisuje w charakterystykę też potrzeb danego, nie wiem, użytkownika. Mówię masz na bieżąco. Wyduję, za chwilę przerabię i mówię, że nie. To jest bez sensu jednak. Słuchaj. I zawsze się przyznaję do błędu, za każdym razem. Ale to jest, ci powiem, spoko. Jak się człowiek przyzwyczai do tego, że się myli, że nawet jutro rano się obudzimy, będziemy uważali zupełnie inaczej. To inaczej. Możliwości cały czas. Dzisiaj czasami ja kiedyś łapałem pomysł i już robiłem. Mhm. Teraz przestałem. Mam pomysł. Miesiąc leży, a później drugi miesiąc myślę, czy to będzie, czy nie będzie, bo mi się to obróci, nie ma za dużo tych pomysłów. I odkładam już je teraz na półkę, bo naprawdę bym wiecznie tylko przerabiał. Nie, to już nie jest dobre. Nie, ja rozumiem już ciebie. Po czasie to już nie jest dobre. No. Tomek, bardzo ci dziękuję w takim razie za zaproszenie, dziękuję ci za nagranie tutaj razem z nami, dla naszych widzów dobrego projektu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się w takim razie i co? I zapraszam was na kolejne odsłony. Tak? Składamy serdeczne życzenia w związku z 8 marca. Trzymajcie się i do miłego w takim razie. Cześć. Trzymajcie się. Super.